Dobra, mamy tu nasze paczuchy, tak jak mówiłam. Dzisiaj trochę bardziej vlogowo. To otwórzmy pierwszą. Ja wiem, co tam jest. Jest malutkie. Więc otwieramy. Mam tutaj przyrząd do otwierania. Ale... przepraszam, niestety pierwszą rzecz musiałam otworzyć poza kamerą, bo mój chomik zaczął hałasować i byłoby to głośno słychać, więc już mam otwarte. Jest to Benefit puder do brwi. Kosztował około 40 zł, kupiłam od tej pani. Chyba nie był w jej kolorze. To jest kolor 3. Ja lubię ciemniejsze brwi. Dla mnie ten kolor jak najbardziej. Wypełniamy taką pomadą luki w naszych brwiach. Ja bardzo lubię markę Benefit, więc jestem bardzo zadowolona, bo w Sephorze kosztuje około 100 na pewno taki puder. Dobra. I jeszcze tutaj warto dodać do tego pudru, że znalazłam na Ceneo, jest on za 91 zł 3 grosze. Więc połowę taniej kupiłam go od pani z Vinted. Polecam Vinted jak na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Może uda się tak otworzyć. Tutaj mam obok siebie jeszcze moje pomoce, bo niektórych jeszcze nie usunęli. I tutaj mamy... tak, tylko szkoda, że pani nie zabezpieczyła tego bardziej. Too Faced Diamond Light. Jest to rozświetlacz z Too Faced. Kosztował mnie on też około 40 zł. Myślę, że w Douglasie byłby o wiele droższy. O, jest w takim pudełeczku w środku jeszcze. Bardzo ładnie to wygląda. Jest tutaj napis. It's your time to shine. Świetny. Ja lubię duży błysk, więc jak najbardziej na tak. Zwłaszcza, że dla mnie to jest taki smaczek. Za taką cenę, po prostu za 40 zł, bo komuś nie pasuje, to ja chętnie wezmę. Jeszcze tutaj chciałam dopowiedzieć, że kupiłam go za 40 zł, a znalazłam przed chwilą na Sephorze, nie wiem ile jest w tym prawdy, ale znalazłam go za 199 zł. To jest po prostu jakieś chore, ja nie wiem, czemu ludzie sprzedają tak tanio rzeczy, ale ja chętnie je wszystkie wezmę. Wyjęłam go jeszcze z pudełeczka, żeby pokazać wam, jak on wygląda. I jeszcze wam tutaj pokażę, jaki to jest błysk. No, śliczny. Ja uwielbiam taki błysk. A wy? Piszcie w komentarzu. Czy jesteście team glow, czy team nie glow? Dobra, mamy kolejną paczuszkę. I tutaj mamy kosmetyki, już wiem. To są kosmetyki Pixi. Mamy tutaj tak. Wszystkie kosmetyki, podkreślę, że są nowe te. Pixi mascara. Tutaj mamy... sorry, muszę zobaczyć od swojej strony. Shade stick. Kredkę jedną.
kredkę w innym kolorze. Tu jest taki ciemny brąz i róż już wam tutaj robię zooma. Tak, dwie gredeczki. I Pixie by Patera. I ten zestaw kupiłam za 30 zł od pani z Vinted. Te wszystkie rzeczy są nowe, oryginalne. Ja tutaj tylko sprawdziłam na internecie, że ta maskara sama w sobie kosztuje 81 zł na Ceneo, czyli około 100 zł zapewne w Seforze. Więc no, ja kupiłam to wszystko, było za 30 zł plus przesyłka, czyli zapłaciłam jakieś 37 zł za to. To jest po prostu niewiarygodne. Ja nie wiedziałam, że na tym Vinted są takie rzeczy, że można takie fajne kosmetyki dostać. O, tutaj nawet mamy, widzę. O, teraz tutaj mamy nazwę jednego. Tutaj mamy maskary. Tutaj mamy kolejnego sticka i nazwę palety. No to jest niewiarygodne, że za 30 zł można kupić tyle rzeczy. Ja tu przyglądam się tej paletce, ale tutaj widać, że nawet żaden palec nie był w niej zamoczony. Dobrze, że są takie strony. Tak wygląda ta kredeczka w środku. Tutaj już sobie kreseczkę zrobiłam. Zaraz wam otworzę tą drugą. Tak wygląda. Bardzo fajna, mięciutka. Oczywiście nie chcę mi ją złapać standardowo. Tam oczywiście spod spodu mam jeszcze ten rozświetlacz. Tak wygląda maskara. Pokażę wam szczoteczkę. Fajna szczoteczka. Lubię takie. Tu mamy paletkę. Wezmę ten, bo mnie ciekawi. Zobaczcie. Będzie błysk. Normalnie będzie świecić jak na Sylwestrę, jak to mój mąż mówi. Super, super brokat. Na jakiś gliterek przykleić. Fantastycznie. No dobra, lecimy z kolejną paczuszką. Pozwólcie, że otworzę ją poza kamerą. Zobaczcie, jak zapakowana. Normalnie. Mam nadzieję, że nie ma tam puzli. Może będę to 3 dni otwierać. Patrzcie, jak zabezpieczone. A więc tak. Jest to paletka Zoiva albo Coiva, jak kto woli mówić. Ja mówię Zoiva. Kupiłam ją za, już wam mówię, za 40 zł. Plus 7,90 wysyłki. A na Seforze kosztuje 119 zł. Otwórzmy sobie razem. Oho, tutaj widzę jakiś chyba pazur był w tym. Boże, strasznie mi się podoba ten kolor. Bardzo ładne, neutralne kolory. Brakuje mi takiej paletki w moich zasobach, bo wszystkie są jaskrawe. Jeszcze może wam
pokażę. Któryś. Kolorki. No bardzo ładna paletka, naprawdę. Podoba mi się. Wybaczcie, padła mi kamera. A jeśli jesteście zainteresowani, to piszcie do mnie w komentarzu albo na YouTubie, jaki chcielibyście zobaczyć makijaż. Czy chcielibyście zobaczyć jakiś makijaż artystyczny, czy po prostu jakiś makijaż kolorowy albo naturalny. Nie jestem żadną makijażystką, ale jestem w stanie to zrobić, bo to lubię. A więc przejdźmy do kolejnej paczki. Pozwólcie, że ponownie otworzę ją poza kamerą. Jest to kultowy produkt marki Hello Body Coco Clear. Kupiłam go od pani za 25 zł, a na stronie Hello Body kosztuje on około 100 zł, 79 coś takiego. Ciężko mi powiedzieć teraz. Jest to maseczka Coco Clear. Jest oczywiście nienaruszona. Na szczęście. W sumie mogę wam ją otworzyć, pokazać jak to wygląda. Jest to taka czarna maseczka. Boże, obłędnie pachnie. Obłędnie. Zapach jest obłędny. Wszyscy ją polecają, więc warto ją wypróbować. Chciałam zobaczyć po prostu jak działa i czy warto jest wydawać tyle pieniędzy na całe zestawy z Hello Body. Na pewno zostawię relacje na moim Instagramie. To są wszystkie paczki związane z Vinted. Jestem po prostu zaszokowana, że ludzie sprzedają tak tanio rzeczy. W niektórych paczkach myślałam, że to jest aż niemożliwe i po prostu, że ktoś mi wyśle, nie wiem, jakiegoś misia pluszowego i mnie oszuka, ale naprawdę ludzie są warci zaufania i te rzeczy są naprawdę dużo warte, a ja zapłaciłam za nie bardzo mało. A na koniec mam tutaj taką paczuchę i jest to paczucha od Mixit. Mixit są to jedzonka. Bardzo lubię od nich kaszki do kieszonki, są bardzo fajne, a tutaj stworzyłam u nich na stronie swoje musli, wybrałam swoje ulubione produkty i stworzyłam sobie swoje musli. Już wam pokazuję. Ta, ojeju, nie mieści mi się aż w kadrze. Tak wygląda tuba mojego musli. Mixit, naprawdę polecam Mixit. Bardzo lubię, bardzo smaczne. Tutaj właśnie stworzyłam swoje musli, takie jakie mi odpowiada. Wybrałam swoje owocki, orzeszki, tam ziarenka. Płatki, które ja lubię i są skomponowane według mnie. I przeczytam wam, co wybrałam. I to są tak, to są płatki kukurydziane z miodem i orzeszkami, chrupki ze słonym karmelem, czarna porzeczka w mlecznej czekoladzie, leśne jagody w gorzkiej czekoladzie. Po prostu to są to jest moje musli, które zrobiłam sobie sama na stronie Mixit. Są bardzo smaczne, lubię Mixit kaszki do kieszonki i teraz sobie wzięłam musli. O, tak wygląda moje musli.
pokażę wam. Tutaj mamy owocki, owocki w czekoladzie, mamy kokos, jakieś tam chrupeczki widać. Orzechy nerkowca sobie wzięłam, bo bardzo lubię. Ogólnie tak to wygląda. I jest dosyć spora paka. I oprócz tego wzięłam sobie jeszcze takie czekoladowe, znaczy owocki i orzeszki w czekoladzie. Posypane taką posypką truskawkową. Tutaj mamy wszystko zawsze opisane. Dosyć ciężkie jest to pudełeczko. No ale bardzo malutkie w porównaniu z tą tubą. To jest mini. No ale taka przekąseczka zdrowa. Tutaj dostałam karteczkę, żeby poinformować ich na Facebooku albo na Instagramie, jak mi smakowało. Oj, magnesik dostałam. Jakie to słodkie. Taki słodki magnesik na lodówkę. Z Mixit. Ojej. No po prostu świetna ta firma. Na pewno jak mi się skończą, to zamówię kolejne sobie. A więc tak to się wszystko prezentuje. Jestem bardzo i to bardzo zadowolona z tych zakupów. Na pewno jeszcze coś będę zamawiać na Vinted. Na pewno będę wstawiać relacje na swoim Instagramie Missy Strawberry. Relacje testowania tych produktów i relacje z następnych produktów. Chyba że chcecie, żebym nagrała jeszcze kolejny film, jak przyjdą mi paczki, to po prostu zostawcie komentarz na dole. To na pewno coś takiego nagram, odłożę te paczuszki. A teraz idę zjeść kolację z moim Mixit. Cześć!